Serdecznie się z Państwem witam. Końcówka marca. Oglądam swoje biedule. Co tu słychać? W jakim w ogóle stanie są? Na pewno jedną ramkę dołożymy zamiast tego tej dechy i zobaczę. Zobaczę, jak się mają. Tak, tu jest pokarm. Pszczółki. Ładnie siedzą prawie we wszystkich uliczkach, a ile ich tam jest, nie wiadomo. W ciągu dnia, w ciągu lotów, w moich ciepłych ulach bardzo ciężko określić siłę rodziny. To wszystko się rozlatuje. Wszystko się rozlatuje, wylatuje. No proszę Państwa, pierwsza miseczka matecznikowa Rzeczpospolitej. Proszę popatrzeć. Widzicie miseczkę? Dobrze, drodzy Państwo, o czym świadczy ta miseczka matecznikowa w mojej rodzinie? Jak widzicie, matka czerwi, to pięknie. Cała ramka zaczerwiona. I miseczka matecznikowa. To świadczy o tym, że wylotek na 1 cm podwyższa w bardzo wydajny sposób zawartość dwutlenku węgla. A to jest bardzo ważne, aby metodami naturalnymi zwalczać warozę. Tak wygląda, że ciasne wylotki spełniają moje cele. Tak to z tego wygląda. Skoro matka ładnie czerwi, a jest założona miseczka matecznikowa. To znaczy, że te pszczoły już odczuwają chęć podziału, roju. Proszę Państwa, takim małym szczegółem można
wyciągnąć tak wielkie wnioski. Za pomocą tak małego szczegółu można wyciągnąć tak wielkie wnioski. Także raczej z moją pasieką, z tymi wylotkami na 1 cm w tej chwili jestem na dobrej drodze, aby tą warozę, która może jeszcze jest, zdepopulować. Przedstawiałem hul numer 4, gdzie pszczoły zimowałem deko inaczej, na dużym wylocie, na dużej ilości ramek. I ta rodzina jest raczej bardzo słaba, mimo że ładnie ze zimy mi wyszła w stosunku do moich rodzin innych pszczelich. To by znaczyło, że w większych ulach, większych gniazdach trochę cięży o większe stężenie dwutlenku węgla, choć jest mały wylotek. No tak bym to mógł odebrać. No ale jak wiecie, zawsze, drodzy Państwo, prawda leży po środku. I tym trzeba się najbardziej kierować. To wszystko przykryć, otulić. Tu powinno być więcej czerwiu. Więcej ramek zaczerwione. No ale teraz pogoda się poprawi. Dam im po pół litry syropu. To może sytuacja się diametralnie zmieni. No nie jest za wesoło w tej mojej pasiece w tym roku. Naprawdę, drodzy Państwo, twardo myślę na tym wszystkim, bo nie sztuka napieprzyć chemii i potem czuć siebie i kogo tymi produktami. Niestety, tu trzeba przetrwać do czerwca, żeby założyć izolatory. Zaizolować matkę. Waroza jak jest, wynieść ją z czerwiem. No niestety, tak trzeba postąpić. A resztę trzeba przeleczyć cukrem, pudrem. Proszę Państwa, z tymi dywagacjami serdecznie się z Państwem żegnam.